Pan poseł Konwiński. Ja mam dosłownie kilka pytań z takiego opracowania, które mamy w aktach komisji, a które trafiło do pańskiego departamentu, mówiące o uwarunkowaniach, które generowały bądź ułatwiały w okresie 2004-2007 oszustwa akcyzowe w obrocie alkoholem etylowym. Jakie z tego wnioski płynęły na przyszłość? Mówił o tym też jeden ze świadków, pan Kapica, zacytuję. Przechodząc do obszaru wyrobów alkoholowych, chciałem powiedzieć, że w 2008 roku zastałem sytuację po aferze z importem płynów do spryskiwaczy, które de facto były alkoholem skażonym. Dotyczyło to przewozu alkoholu, który był skażony słabym skażelnikiem, jakim był Bitrex, jako płynów do spryskiwaczy. I takie opracowanie, o które też, jak czytam, wnioskowała i Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Takie opracowanie zostało stworzone przez grupę zadaniową do spraw wyrobów alkoholowych. To jest podpisany pan Archacki pod tym opracowaniem. Jeszcze nie przechodząc do samego opracowania, jakby pan powiedział, jakby świadek powiedział, co legło u podstaw powołania tej grupy zadaniowej do spraw wyrobów alkoholowych? Jakie były jej cele? Muszę zaznaczyć, że kolejny raz, że Departament Ceł czy Polityki Celnej nie odpowiadał za pion kontroli w służbie celnej. W związku z tym trudno mi jest powiedzieć, co legło u podstaw. Tym bardziej, że w tym okresie nie byłem bezpośrednio pracownikiem. Ale później, chwilę później w zasadzie, bo to on trafił w styczniu, nie, nawet później trochę, w marcu 2009 roku, więc został zastany. Jak pamiętam, rozpocząłem pracę dopiero w grudniu, w związku z czym ten okres nie jest mi szczególnie znany, jeśli chodzi o szczegóły, więc trudno mi jest powiedzieć, jakby mógł państwu pomóc w tej sprawie. Sprawa płynu do spryskiwaczy jest sprawą, którą w mojej ocenie wyjaśniano wielokrotnie w Rzeszowie i zarówno poprzez NIK, jak i poprzez prokuraturę. Ja tak naprawdę w departamencie z tą sprawą zetknąłem się już pod sam jej koniec. To, co było ważne i interesujące, to to, że rzeczywiście to zjawisko, które mogło wskazywać na wykorzystywanie płynów do spryskiwaczy do przemytu alkoholi, zostało zidentyfikowane i przekazywaliśmy, jak pamiętam, jako służba celna do wszystkich możliwych instytucji informacje, że skala obrotu jest dosyć duża i niepokojąca. Natomiast jak gdyby od strony celnej stan towaru, który był w momencie przywozu go i przedstawiania na granicy, stanem towaru zgodnym ze stanem deklarowanym. W związku z czym tam w tych płynach do spryskiwacza warunkiem do klasyfikacji, a nie uznania tego towaru za alkohol, był środek powierzchniowo czynny, który powodował, że to właśnie był spryskiwacz, i za każdym razem, kiedy były pobierane próbki, ten środek powierzchniowo czynny występował. W związku z czym to, co zgłaszał podmiot na moment zgłoszenia, było zgodne ze stanem faktycznym. Tym niemniej jednak, tak jak pan poseł słusznie zauważył, skala budziła pewien niepokój i stąd też były przekazywane informacje, że ta kontrola już powinna się wewnątrz kraju odbywać po zakończeniu kontroli celnej. Ale jest takie stwierdzenie w tym raporcie, jak rozumiem, tak dobrze zrozumiałem, że świadek nie zapoznał się z tym raportem, tak? Myślę, że ja się z nim zapoznawałem lat temu z 9-10, natomiast w tej chwili ja nie jestem w stanie nawet przypomnieć sobie pół zdania z tego. Jest takie stwierdzenie na przykład, że w okresie od 1 maja 2004 do 23 listopada 2007 w sposób ciągły osłabiane były narzędzia kontroli i nadzoru nad alkoholem etylowym, od którego nie zapłacono jeszcze akcyzy. Czy jakoś mógłby się świadek do tego odnieść? Jakie wnioski z tego wyciągnięto na przyszłość? Okres, w którym nie pracowałem bezpośrednio w Ministerstwie Finansów, Departament Ceł Polityki Celnej nie odpowiadał ani za podatek akcyzowy, ani za pion kontrolny, więc trudno mi jest odpowiadać za kolegów, ale chciałbym jakoś pomóc w rozwikłaniu tej sprawy. Wydaje mi się, że to, co było istotne, to dążenie do zmiany skażelnika, zwrócenie uwagi na skalę zjawiska i później wykrywanie jakichś prób odkażania tych płynów ze spryskiwaczy, żeby wprowadzić ten towar na rynek. Mhm.
Takie też stwierdzenie: w Polsce oszustom sprzyjało niechlujne prawo, nieefektywnie prowadzona kontrola nad alkoholem etylowym skażonym, a także brak reakcji na napływające sygnały o nieprawidłowościach, a nawet mobbingowanie urzędników próbujących sygnalizować zagrożenie. To jest, dotyczy to lat 2004-2007. Ale rozumiem, że raport nie jest świadkowi znane, to opracowanie. No nie mogę powiedzieć, że w tej chwili go znam, bo skoro nie pamiętam. On trafił, tak jak powiedziałem, w marcu 2009 roku do departamentu, w którym kierował. No ale kierowałem dopiero od grudnia 2009, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy objąłem funkcję dyrektora w tymże departamencie, ta sprawa gdyby już była pod koniec jej rozstrzygnięcia, zamykania i ustanej. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy panią poseł Tokarską. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale chciałam wrócić jeszcze do tej procedury 42. Czy ona rzeczywiście do dzisiaj nie została wyeliminowana, zreformowana, że ona dalej obowiązuje? Tak, ta procedura dalej obowiązuje, natomiast wprowadzono obowiązkowe podawanie pewnych kodów w zgłoszeniach celnych. I w tej chwili trwają jeszcze prace na poziomie Unii Europejskiej nad zmianą tej procedury. Natomiast zmiana nie oznacza jej zakończenia, w związku z czym będzie ona dalej funkcjonowała. Nieco poprawia się współpraca administracyjna między krajami, bo tak naprawdę myślę, że już nawet temu jednemu krajowi członkowskiemu, któryśmy tutaj wymieniali, nie wypada odmawiać takiej współpracy, w związku z czym sytuacja nieco się poprawia, ale procedura dalej pozostaje. Dobrze, dziękuję. I jeszcze chciałam zapytać, w tym okresie, kiedy pan pracował w Departamencie CEU w Ministerstwie Finansów, któremu z wiceministrów podlegał pana departament? Ministrowi Kapicy. Tylko i wyłącznie, tak? Tak. W przeciągu tych kilku lat były kilkakrotne nowelizacje zarówno prawa celnego, jak i prawa o VAT. Czy była współpraca z Departamentem Podatku od towarów i usług? Czy w jakiś sposób wpływaliście, wnosiliście pewne zmiany czy uwagi dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług? Czy po prostu pański departament współpracował w tym temacie z Departamentem Podatku od VAT? Departament CEU, czy wcześniej Polityki Celnej, współpracuje i będzie współpracował z Departamentem PT, w szczególności z Wydziałem Odpowiedzialnym za import i eksport po stronie podatku, i właściwie wszystkie rozwiązania były wzajemnie konsultowane i wzajemnie ustalane. Tu kilka dzisiaj przykładów podawałem, między innymi wymyślenie systemu informatycznego CRED i CRIT. To była odpowiedź na zapotrzebowanie pionu podatkowego. Zmiana formy zabezpieczenia finansowego na inne formy zabezpieczenia, przystosowania artykułu 33a. To też było wspólnym działaniem. Tak jak już miałem okazję wspomnieć, Ministerstwo Finansów jest mądrością zbiorową poszczególnych komórek, które działają według swojej właściwości. W związku z czym nasz departament czasami był stroną, która przekazywała pewne propozycje, pomysły, tak jak dzisiaj tutaj wspomniane propozycje Krajowej Izby Gospodarczej. Czasami je inicjował, czasami je sumował i przedstawiał Departamentowi PT. Podobnie jak Departament PT przedstawiał niektóre rozwiązania, jeśli chodzi o sprawy celne, do pionu celnego. Natomiast żelazną zasadą było to, co zresztą kilka razy nam Departament PT wypomniał, nie należało do naszego departamentu w żaden sposób interpretowanie przepisów podatkowych.
interpretacje przepisów podatkowych i ich stosowania należały do pionu podatkowego, w szczególności do Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie interpretacji ogólnych czy indywidualnych. Tutaj podczas prac naszej komisji zeznawał między innymi pan Piotr Niemczyk, osoba, która pracowała w służbach między innymi w Urzędzie Ochrony Państwa, i powiem, że to on wskazywał, że problemy ze zwalczaniem tej przestępczości gospodarczej, podatkowej wynikały również z tego faktu, że w grudniu 2007 roku Polska weszła do układu z Schengen, no i to zmieniło jakby cały model przestępczości. No, związało w pewnym sensie ręce służbom kontrolnym, a jednocześnie no, był mniejszy jakby możliwość nadzorowania czy monitorowania ruchu, wymiany pojazdów, towarów. Czy według pana mogło mieć to zdecydowany, duży wpływ na zwiększenie przestępczości podatkowej, a jednocześnie i celnej? Czy właśnie ten zniesienie granicy między państwami, czyli objęcie obszarem Schengen, mogło mieć wpływ na przestępczość podatkową? Znaczy, wydaje mi się, że samo wejście Polski do Unii Europejskiej i stworzenie jednego obszaru celnego, jednej obszaru Unii Celnej, oczywiście zmienia charakter operacji eksportowych, importowych między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. To z całą pewnością. Jeśli chodzi o podatek, to przypomnijmy sobie, że system VAT, który obecnie funkcjonuje, jest tak zwanym systemem przejściowym, który tak naprawdę był na krótki okres przyjmowany i niestety nie udało się przyjąć systemu docelowego, w związku z czym te rozwiązania, które dzisiaj mamy, między innymi WIS i inne, mają charakter no, przejściowy, niedocelowy. Ustalenie systemu docelowego wymagałoby jednomyślności, o czym wspominałem, co jest na poziomie krajów unijnych niezwykle trudne. Stąd też takich ułomności, zarówno jeśli chodzi o przepisy podatkowe, jest czy akcyzowe, czy VAT-owskie, jest zapewne więcej. Jeśli chodzi o przepisy celne, sytuacja jest diametralnie inna. Po pierwsze, są one przyjmowane w drodze głosowania większościowego. Po drugie, są to rozporządzenia bezpośrednio stosowane na terenie wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski. Po kolejne, przepisy celne formułują to w ten sposób, że dochody i należności z tytułu ceł trafiają w 75% do budżetu Unii Europejskiej. Stąd też no, odpowiedzialność duża samej Unii Europejskiej za prawidłowość poboru stricte samego cła. Natomiast jeśli chodzi o przepisy dotyczące współpracy w zwalczaniu nieprawidłowości, to można powiedzieć, że wejście do Unii Europejskiej otworzyło pewne możliwości nowego rodzaju nieprawidłowości, ale dało też co najmniej dwa duże instrumenty do współpracy między organami odpowiedzialnymi za przestrzeganie prawa. Możliwość korzystania z konwencji neapolitańskiej drugiej, która znakomicie pozwala na prowadzenie przeróżnych operacji kontrolnych między krajami członkowskimi, i rozporządzenie 515, które dotyczy także współpracy i zwalczaniu nieprawidłowości celnych. I Polska wielokrotnie powoływała się na te dwa dokumenty, żeby przeciwdziałać nieprawidłowościom na terenie Unii Europejskiej. Więc ocena pana Piotra wynika zapewne z jego doświadczeń, obszaru, którym najczęściej się zajmował, a dotyczyło to właśnie przestępczości zorganizowanej, związanej z wyłudzeniami podatków w zakresie paliw, papierosów czy alkoholu. Natomiast to, co ja mówię, jeśli chodzi o przestępczość celną, dotyczy właściwie wszystkich towarów i wszystkich procedur. Właściwością naszej komisji nie jest na tyle cło i prawo celne, co właśnie podatek VAT, podatek od towarów i usług. Ale ponieważ są za panem lata pracy w tym departamencie w Ministerstwie Finansów, czy może nam pan powiedzieć o jakimś takim celowym działaniu, nie wiem kogo,
do mającym na celu właśnie rozszczelnienie systemu? Czy jakieś działania takie były ewidentnie widoczne, że ktoś działał na, w kierunku właśnie rozszczelnienia systemu i tych ubytków dużych w podatku VAT? No, trudno byłoby mi powiedzieć, bo gdybym znał, czy identyfikował, czy w którymkolwiek momencie posiadł wiedzę o tego typu nieprawidłowościach, to z całą pewnością wszelkie tego typu informacje były przekazywane do pionu kontroli, tak? Więc dla przykładu wspominaliśmy dzisiaj o pracy RILO, Światowej Organizacji Celnej. W momencie, kiedy RILO otrzymywało na przykład informację, że pewien rodzaj nieprawidłowości występuje w innym kraju regionu, to z całą pewnością takie informacje były przekazywane do pionu kontroli. Podawaliśmy dzisiaj przykład współpracy z Litwą. W momencie, kiedy Litwa zwróciła uwagę na pewne nieprawidłowości, które ona zidentyfikowała, taka informacja trafiała do pionu kontroli. Podobnie jeśli chodzi o przestępczość paliwową i manipulację na olejach opałowych i napędowych. Tutaj współpraca międzynarodowa z kolei ze służbami celnymi Wyszehradzkiej Czwórki, Czechy, Węgry i Słowacja. Więc nie umiałbym pani poseł powiedzieć, czy coś konkretnego takiego zidentyfikowaliśmy, co bym uznał za no, takie wręcz przełomowe, jeśli chodzi o nieprawidłowości. Natomiast w momencie, kiedy takie sygnały trafiały do nas od podmiotów czy instytucji, czy innych krajów z zewnątrz, zostały kierowane do pionów kontroli według właściwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pan poseł Pampuch. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę świadka, panie dyrektorze, proszę powiedzieć, bo tutaj wielokrotnie pojawia się artykuł 33a jako ten ewentualnie przepis, który miał takie decydujący wpływ również na rozszczelnienie systemu podatkowego, a w tym przepisie brak tutaj zabezpieczeń czy zniesienie zabezpieczeń gotówkowych, zastąpienie, o tym zresztą już pan mówił, zabezpieczeniami w innej formie. Jakby pan przybliżył, jakie to są formy tych zabezpieczeń, tak, i również wskazał, jak ewentualnie wpływają te zabezpieczenia i dlaczego tego typu zabezpieczenia na płynność finansową przedsiębiorców i co w ogóle legło u podstaw właśnie takich, a nie innych zmian tego przepisu. Może jeszcze raz wobec tego w telegraficznym skrócie. Tak, no w mojej ocenie rzeczywiście nastąpiła zmiana formy zabezpieczenia, a nie rezygnacja z zabezpieczenia. Z formy takiej, no, wydawałoby się prostej i podstawowej zabezpieczenia finansowego na formy bardziej wyszukane w postaci systemów informatycznych czy monitorowania. To, co jest istotne, to przede wszystkim ograniczenie stosowania artykułu 33a tylko do wybranej kategorii podmiotów. To nie jest tak jak w przypadku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu czy wewnątrz kraju, że każdy podmiot może tak naprawdę wystawić fakturę. Tu dzisiaj mówiliśmy o fakturze fikcyjnej czy lewej. W naszym przypadku musiałoby to być dokonane przez podmiot, który jest przez nas sprawdzony, bowiem warunkiem korzystania z artykułu 33a było to, że podatnik miał, że towary zostaną objęte procedurą uproszczoną. W późniejszym okresie, w styczniu 2015 roku, dodaliśmy również do tej grupy i kategorii podmiotów podmioty, które mają certyfikat AEO, czyli certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy. Tego rodzaju firmy to są firmy, które muszą spełnić określone warunki wypłacalności, niezalegania ze swoimi należnościami wobec Skarbu Państwa czy ubezpieczyciela. Powinny przede wszystkim przedstawić zaświadczenie o braku właśnie tych zaległości ze względu na ubezpieczenia społeczne czy wypłacania poszczególnych podatków, które stanowią dochód do budżetu państwa. Te podmioty musiały się zarejestrować jako czynny podatnik VAT.
tak naprawdę to, co jest istotne, musiały też przedstawić i złożyć zabezpieczenie w wysokości równej kwocie samego podatku, który byłby później rozliczany w deklaracji podatkowej. Więc mogę powiedzieć, że to zabezpieczenie o charakterze finansowym, które w niektórych przypadkach do zmiany w 2010 roku, czy właściwie od 1 kwietnia 2011 roku, było zabezpieczeniem finansowym na transakcji, było tak naprawdę zabezpieczeniem finansowym na podmiocie. To podmiot składał takie zabezpieczenie. Ponadto podatnik, który korzystał z tego dobrodziejstwa, musiał zawiadomić w sposób pisemny zarówno naczelnika Urzędu Celnego, jak i naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze skorzystania z artykułu 33a, jak również zamiarze rezygnacji z tego sposobu rozliczenia. Natomiast głównym warunkiem, który tak naprawdę wstrzymywał podmioty przed jakimikolwiek nieprawidłowościami, był obowiązek dostarczenia w ciągu 4 miesięcy dowodów na przedstawienie i rozliczenie tego podatku VAT importowego w deklaracji. To wydaje się prostą czynnością, że można powiadomić i tak naprawdę już się uwalniamy od odpowiedzialności. To tak nie do końca, bo w momencie, kiedy następowało w naszym systemie, był uruchomiony alert, że taki dokument nie wpłynął, to tak naprawdę firma mogła mieć cofnięte pozwolenie na procedury uproszczone, co oznaczało, że tak naprawdę mogła zakończyć swoją działalność, jeśli była agencją celną. Nie wyobrażam sobie agencji celnej dzisiaj, która nie miałaby możliwości oferowania usług, odpraw w ramach procedur uproszczonych. To by oznaczało dla niej koniec swojej działalności gospodarczej. Stąd też między innymi firmy niezwykle uważnie pilnowały tych terminów. Myślę, że nie przekraczalibyśmy kilkunastu przypadków, kiedy firmy nie dopełniły tego obowiązku. Kiedy prowadzone było postępowanie, dlaczego nie złożono takiej informacji o rozliczeniu podatków w deklaracji, najczęściej wynikało to z dwóch przyczyn. Albo zaniedbania pracownika i złożenia takiej informacji po terminie, co tak naprawdę nie jest istotnym uchybieniem, bo te różnice w terminie były niewielkie. Bądź też wynikały z faktu, że podmiot składał taką informację do jednego z urzędów celnych. Ale jeżeli prowadził tego typu operacje jako agencja celna czy jako podmiot w kilku urzędach celnych, to uznawał, że jeżeli złożył taką informację w jednym urzędzie celnym, to tak naprawdę urzędy między sobą mogą już przekazywać informacje, że taka deklaracja została, że taki podatek został wykazany w deklaracji. Niestety na samym początku takich możliwości informatycznych jeszcze nie mieliśmy. W związku z tym był obowiązek złożenia do wszystkich organów celnych, do wszystkich naczelników. A co oczywiście powodowało dla podmiotów ogromną uciążliwość i dlatego w kolejnych latach ten system został poprawiony w ten sposób, że wystarczyło złożyć w jednym organie. Więc to jest pewien katalog na wstępie, który musiał spełnić katalog warunków, które na wstępie musiał spełnić podatnik czy jego przedstawiciel, żeby w ogóle z tego skorzystać. Dalej, poza tym 4-miesięcznym systemem, tak jak wspomniałem, ta sankcja była dosyć dotkliwa. Ważnym też elementem było to, że w momencie, kiedy okazałoby się, że rzeczywiście ten podatek nie został wykazany w deklaracji, organ celny czy podatkowy natychmiast musiały prowadzić postępowanie, które wyjaśniało, a niezależnie od prowadzonego postępowania, od razu podatek został naliczony i podmiot został zobowiązany do zapłaty łącznie z odsetkami. Więc tych form zabezpieczeń było kilka, plus jeszcze to, co już wspominałem w czasie dzisiejszego posiedzenia, narzędzia informatyczne w postaci właśnie alertów w systemie zgłoszeń celnych Celina, czy w systemie Szprot, czy przygotowany system specjalnie dla administracji skarbowej, system KRET, tak? Czy później jeszcze system KRIT. Więc taki pakiet zabezpieczeń został przygotowany jako alternatywa dla prostego rozwiązania, jakim było pobieranie samego zabezpieczenia finansowego. Panie dyrektorze, może pan wie, czy ten system rozliczeń, ten uproszczony, ten artykuł 33a funkcjonuje do dnia dzisiejszego?
Funkcjonuje, on funkcjonuje w zmienionych formach, bowiem na przestrzeni lat było kilka zmian. Wprowadzenie samego możliwości rozliczenia w deklaracji wynikało z dyrektywy VAT-owskiej z artykułu 211, to jest 2008 rok. 2011 rok to, co już wielokrotnie było przedmiotem obrad komisji, zmiana formy zabezpieczenia. Później jeszcze zmiany wynikające z ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Dodanie w 2015 roku możliwości korzystania z tego uprawnienia przez podmioty AEO, co wynikało z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. No i wreszcie w 2016 roku dosyć istotna zmiana w tym systemie. To jest wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej dla obydwu form przedstawicielstwa. Trochę wykraczam poza zakres prac komisji, jeśli chodzi o okres, który bada komisja. Natomiast akurat miałem okazję i przyjemność być przedstawicielem rządu w trakcie prac komisji i przedstawiać właśnie tą zmianę odpowiedzialności solidarnej w Sejmie. Ta zmiana wynikała także z tego, że zmieniły się przepisy unijnego kodeksu celnego. Inne były reżimy, jeśli chodzi o procedury uproszczone do 1 maja 2016 roku, inne po 2016 roku, stąd też z tego względu należało też to zmienić. Jak tutaj już rozmawiano o tej zmianie z 2016 roku, to może pan wie, ile wydano decyzji o odpowiedzialności solidarnej od zmiany tego przepisu? Czy ile było takich postępowań może prowadzonych, bo to decyzje to zbyt może krótki okres czasu na jeszcze wydanie decyzji. Ale to, czy jest bardzo ciekawe, to jest bardzo, bardzo, bardzo celne, nomen omen słowo celne pytanie pana posła, bo według mojej wiedzy zero, nie było takich cofnień, w związku z czym należy podkreślić, że od momentu przyjęcia unijnego kodeksu celnego Polska, tak jak i inne kraje członkowskie, miała okres przejściowy na stosowanie pozwoleń wydanych wcześniej i wszystkie pozwolenia podlegały ponownej ocenie, weryfikacji. Ta weryfikacja powinna się zakończyć 30 kwietnia, czyli w ciągu najbliższych 2 tygodni. I jak do tej pory nie mamy takiego przypadku, żeby ktokolwiek wnioskował o cofnięcie tego typu pozwoleń w związku z tym, że ktoś na przykład narusza stosowanie artykułu 33a. Zresztą tak jak wspomniałem już w trakcie prac komisji, departament, ale inne departamenty, czy ze strony izb celnych, czy innych instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów prawa, takich sygnałów o nieprawidłowościach nie otrzymywał. Były oceny, jak gdyby analizy prawne robione, że potencjalnie takie ryzyko istnieje, ale wobec zastosowanych różnych form zabezpieczenia tak naprawdę uznaliśmy, że to ryzyko jest zabezpieczone. Czy brak tego typu postępowań dotyczących odpowiedzialności tutaj solidarnej może świadczyć o tym, że ten przepis w brzmieniu właśnie do roku 2016, czyli obejmujący ten okres, o którym zajmuje się komisja, to był przepis, który był przepisem szczelnym. W mojej ocenie był szczelnym. Nawet ze strony czy podmiotów, czy ze strony innych krajów mieliśmy nawet zarzuty, że jest to przepis zbyt restrykcyjnie stosowany przez Polskę. Ja w pewnym momencie zrobiłem taką analizę, jak ten przepis jest artykułu 211 dyrektywy VAT-owskiej w powiązaniu z artykułem 250 stosowany we wszystkich krajach unijnych i wspomniałem już, że tylko Cypr i Włochy nie stosują tego typu rozwiązania. Wszystkie kraje stosują, często nawet dalej idące. Te zapisy w mojej ocenie były szczelne, a jednym z takich interesujących dowodów na to też jest, jak zadziałał rynek ubezpieczycieli bankowych i ubezpieczycieli, którzy reasekurowali tego typu zabezpieczenia. I według informacji Interrisku, która zrzesza tych ubezpieczycieli, którzy wystawiają gwarancje dla czy
importerów czy dla agencji celnych, nie odnotowano w żaden sposób zwiększenia wypłat z tytułu ewentualnych roszczeń. Natomiast Interrisk się cieszy, że zarabia więcej, bo tak naprawdę dla podmiotów gospodarczych, jak już wspomniałem, jest to dodatkowy wydatek rzędu 1 do 2-3% więcej z ich budżetu na konieczność reasekuracji tych zabezpieczeń. Podmioty tak naprawdę mają w tej chwili dosyć duży problem, dlatego że zmiana systemu zabezpieczeń wynikająca także bezpośrednio z unijnego kodeksu celnego powoduje, że ich koszty rosną, a nie bardzo już mają z czego zabezpieczać tego typu należności, bowiem bankowe ubezpieczenia czy ubezpieczenia z instytucji ubezpieczeniowych często wymagają formy hipotecznej czy innych zastawnych form, które są niezwykle kosztowne. Myślę, że dlatego, i to chyba też chciałbym podkreślić, z dużym zadowoleniem witam ostatnią inicjatywę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, całkowitej zmiany stosowania artykułu 33a, polegającą na tym, że nie będzie to rozwiązanie stosowane tylko wobec określonej grupy podmiotów, a obecnie ministerstwo proponuje, aby możliwość rozliczania VAT-u w deklaracji była udostępniona wszystkim podmiotom gospodarczym. W związku z czym obecna propozycja rządowa idzie znacznie dalej niż cokolwiek, co miało miejsce od 2008 roku. Ale wydaje mi się, że jest to także możliwe dlatego, że w międzyczasie właśnie zostały usprawnione jeszcze bardziej systemy informatyczne. Możliwość nadzoru informatycznego, elektronicznego nad każdą z tych transakcji jest jeszcze większa, a sytuacja podmiotów gospodarczych wcale się pod względem wypłacalności finansowej dla potrzeb ubezpieczycieli i reasekuracji swoich gwarancji bankowych wcale się nie poprawiła, więc wydaje mi się, że ta inicjatywa jest bardzo cenna, co przy uwadze, którą przedstawiał również dyrektor Tratkiewicz i wyjaśniał, jak funkcjonuje podatek VAT w imporcie, że on tak naprawdę jest obliczony. I w momencie, kiedy importer w sposób naturalny za chwilę ten towar sprzeda, ten podatek będzie odliczony, to tak naprawdę mówimy o podatku, który nawet jeśli by ktoś stwierdził, że byłyby tam straty, jest tak naprawdę podatkiem, który byłaby to potencjalna strata. Oczywiście można powiedzieć, że byłaby to fikcyjna transakcja, ale jak już w czasie dzisiejszego posiedzenia wspominałem, dosyć karkołomnym podejściem byłoby próba wystawienia fikcyjnego zgłoszenia celnego, bo to by oznaczało, że byłoby to fikcyjne zgłoszenie celne, które podlega kontroli fizycznej, dokumentowej, wpisu do systemów informatycznych, nadzoru przez 3 czy 5 lat, w zależności od tego, czy są to należności celne, czy podatkowe, i z systemem alertów w systemach informatycznych, więc raczej to byłoby niemożliwe. Dziękuję bardzo. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Sekundkę. Okay. Dobrze, to chciałbym dalej na temat 33a i zabezpieczeń w imporcie. Chciałbym wrócić do wątku tych owych alternatywnych zabezpieczeń po zniesieniu obowiązku właśnie składania zabezpieczenia alternatywnych uszczelnień systemu. Wprowadzono wówczas od instytucji odpowiedzialnej Solidarności przedstawiciela, głównie agencji celnej, natomiast tylko w przypadku przedstawicielstwa pośredniego, czyli wtedy, gdy przedstawiciel działa we własnym imieniu na rzecz importera. To nawiasem mówiąc, w takiej konstrukcji prawnej on i tak jest podatnikiem i tak to zobowiązanie podatkowe po jego stronie by wystąpiło i tak bez instytucji odpowiedzialności solidarnej. Natomiast nie objęto to odpowiedzialnością solidarną przedstawicielstwa bezpośredniego, czyli kiedy działa w imieniu i na rzecz importera. No co powodować mogło, a nawet są takie pisma, które również do pana były kierowane od dyrektorów izb celnych, zjawisko, że najpierw tym, co jest widoczne dla organów, to jest agencja celna, która jest wiarygodna, sprawdzona, w odpowiedniej procedurze dostała pozwolenia i tak dalej. Natomiast kiedy okazuje się, że
reprezentowała podmiot, który jest niewiarygodny i który no, stał się uczestnikiem oszustwa podatkowego, no to uwalnia się od odpowiedzialności, bo była przedstawicielem bezpośrednim. Tamtemu podmiotowi oczywiście nic się nie wyegzekwuje, bo tam jest zarejestrowany na słupa i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie taka luka, która funkcjonuje w systemie prawnym. Więc najpierw może chciałbym się cofnąć do momentu, kiedy to rozwiązanie wprowadzano. Czy wtedy może analizowano to, żeby też przy przedstawicielstwie bezpośrednim wprowadzić odpowiedzialność solidarną i dlaczego tak się nie stało? Kwestia wykorzystania obydwu form przedstawicielstw, tak naprawdę i dwie formy przedstawicielstwa, to jest różnica występująca w systemie prawnym podatkowym i w systemie prawnym celnym. Od strony podatkowej każdy podatnik ma prawo ustanowić swojego przedstawiciela. Podobnie jeśli chodzi o przepisy celne, z tym, że przy przepisach celnych są te dwie formy, przedstawiciel pośredni i bezpośredni. Ta różnica między przedstawicielami w zakresie podatkowym czy w zakresie celnym na gruncie prawa krajowego czy na gruncie prawa unijnego no, powodowała pewne jak gdyby w rozbieżności w zrozumieniu i podejściu do zakresu stosowania przedstawicielstwa dla potrzeb 33a. Departament CEU chciał być absolutnie pewny, że ustawodawcy czy departamentowi PT chodzi o obydwie formy przedstawicielstwa i z tego względu przeprowadziliśmy taką korespondencję między naszymi departamentami, dopytując się, czy w obydwu przypadkach należy zastosować, czy istnieje możliwość zastosowania artykułu 33a. Ponieważ te pytania, odpowiedź na pierwsze pytanie jeszcze nie do końca rozwiała nasze wątpliwości, skierowaliśmy do Departamentu PT kolejny raz pytanie jeszcze bardziej doprecyzowujące i otrzymaliśmy ponownie odpowiedź taką, że artykuł 33a jest uprawnieniem podatnika, nie przedstawiciela, to jest raz, i że przysługuje w obydwu przypadkach, w przypadku zarówno jednego, jak i drugiego przedstawicielstwa. Kwestia odpowiedzialności solidarnej, która była wyjaśniona, bo mogła być pewną wątpliwością bezpośrednio w ustawie, w sumie właściwie nie powinna budzić odpowiedzialności, jeśli chodzi o samo rozwiązanie dla przedstawiciela bezpośredniego, bowiem w sumie od samego początku, co później potwierdził Departament Kontroli, a w sumie od samego początku w CLE funkcjonuje zasada ktokolwiek wiedział lub mógł wiedzieć, jest odpowiedzialny. I to jest zasada nie tylko wobec tych procedur celnych, czy tego przypadku, który omawiamy, ale w ogóle szeroko stosowana w kontroli. Dotyczy na przykład załóżmy kierowców, którzy przewożą w tranzycie jakieś towary, no ale oczywiście uczestniczą w danej procedurze i też mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. To wynika bezpośrednio ze stosowanych w Polsce przepisów ówczesnego Wspólnotowego Kodeksu Celnego, artykułu 201 ustęp 3 akapit 2, gdzie jest między innymi właśnie to sformułowanie, że strona, która jest osoba, która jest odpowiedzialna za przekazywane dane do zgłoszenia celnego, która wiedziała lub mogła wiedzieć, że mogą one być nieprawidłowe, a w związku z czym zgłoszenie będzie nieprawidłowe, może być także uznana za dłużnika. Dłużnika, jeśli chodzi o należności celne. I to w powiązaniu z artykułem 213 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który mówi, że w przypadku, kiedy tych dłużników jest więcej, występuje odpowiedzialność solidarna. W związku z czym tak naprawdę z bezpośrednio stosowanych przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, artykułu 201 ust. 3 drugi akapit i 213 o solidarnej odpowiedzialności dłużników, tak naprawdę to było zabezpieczone. Zmiana i wprowadzenie w 2016 roku odpowiedzialności solidarnej także dla przedstawicielstwa bezpośredniego wynikała z dwóch powodów. Ponieważ na pewnym etapie prac pojawiały się wątpliwości, tak jak pismo Izby Celnej w Przemyślu, czy interpretacja nieco inna Izby Celnej w Warszawie, czy gdzieś w Bydgoszczy, postanowiono to wyjaśnić.
nie było wcześniej możliwości noweli tej ustawy. Liczyliśmy trochę na interpretację z pionu podatkowego, ale ponieważ obowiązywała ta zasada, o której mówię, ze wspólnotowego kodeksu celnego z 201 ust. 3 i 213, to tak naprawdę ta odpowiedzialność solidarna była zabezpieczona. Nie było możliwości przetestowania tego w postępowaniach sądowych, bo takie nieprawidłowości nie wystąpiły, które by trafiły do sądu. W związku z czym jak nie było nieprawidłowości, to było zabezpieczone, więc nie było z tym problemu. Tym niemniej w 2016 roku od 1 maja, jak wspomniałem, zmieniały się zasady unijnego kodeksu celnego. W międzyczasie unijny kodeks celny zmienił formę przedstawicielstw, także jeśli chodzi o procedury uproszczone. I między innymi część procedur uproszczonych zostało w nich wyłączone możliwość zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego. W związku z czym tak naprawdę należało to uregulować i doprecyzować i w związku z tym, że zmienialiśmy przepisy prawa celnego, zmieniliśmy i doprecyzowaliśmy również ten zapis, co tak jak już miałem okazję wspomnieć, jest to 2016 rok, ale miałem zaszczyt być akurat przedstawicielem rządu wobec Sejmu, który tą zmianę wprowadzał. Na posiedzeniu komisji szacował potencjalną wysokość luki z tego tytułu w poborze podatku VAT do 11 miliardów złotych. Chciałbym tu bardzo dobrze sprecyzować, znaczy jakby pan tak powiedział, że wcześniej nie było takiej możliwości. Jakby mógł jeszcze tak bardzo krótko, dlaczego wcześniej nie było takiej możliwości? Możliwości zmiany ustawy podatku VAT. Tak, no albo na przykład od razu, żeby wprowadzić po prostu zapisem bezpośrednio, nawet przy tych wątpliwościach interpretacyjnych i mając nadzieję, że jest taka wersja interpretacji, która tu zabezpiecza, no ale są też inne, ewidentnie były też inne. Trudno mi jest odpowiedzieć, program prac rządu określał, nad jakimi ustawami pracuje rząd i trudno. A czy państwo na przykład postulowali, a ktoś inny to mówił, że nie da rady? Czy jakie było stanowisko ministra Kapicy w tej sprawie? On był za tym, czy był przeciw, czy nie był świadomy sprawy? Wydaje mi się, że po tych wyjaśnieniach, które otrzymaliśmy z Departamentu Właściwego, podwójnych wyjaśnieniach, powtórzonych wyjaśnieniach i zgodnie też z istniejącymi przepisami wspólnotowego kodeksu celnego, taka potrzeba była, miałaby charakter doprecyzowujący. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o odpowiedzialność solidarną, wszystko było zabezpieczone od strony prawa wspólnotowego. Natomiast w momencie, kiedy 1 maja zmieniał się zakres możliwych uproszczeń w przedstawicielstwach, należało to zmienić i dlatego to zostało wówczas zmienione. A to, że było zabezpieczone, to przepraszam, ale to taka pana opinia. Natomiast na przykład interpretacje wydawane przez dyrektorów izb skarbowych bywały inne. Jest na przykład interpretacja dyrektora Izby Skarbowej z Bydgoszczyc z 17 maja 2012, gdzie on generalnie potwierdza, że jeżeli importer jest przedstawicielem bezpośrednim, to może się rozliczyć na zasadach artykułu 33a i nie będzie odpowiadać za rozliczenie VAT z tytułu importu towarów. Co mało tego jeszcze, że jeżeli importer będzie się rozliczał z artykułu 33 i przedstawi organom celnym w przepisanym ustawy terminie dokument potwierdzający fakt złożenia, czyli złożoną deklarację po prostu, wówczas wygaśnie odpowiedzialność spółki działającej nawet w charakterze przedstawiciela pośredniego, co mogła być taka sytuacja, że jeszcze złożyć deklarację to można fałszywą, można złożyć prawdziwą, a fizycznie nie opłacić tego podatku, który był w niej skazany. Można wreszcie złożyć prawdziwą i opłacić, a skompensować sobie inną sfałszowaną fakturą, która pozwoli uzyskać zwrot tego podatku albo go wyzerować i nie płacić. No, czy na przykład dostawszy pismo, bo wskazywał na to również tą interpretację, na przykład dyrektor Izby Celnej w Poznaniu pisał do pana w 2014 roku w marcu. Zwracał na to uwagę. To jaka była wówczas pana reakcja, jakby działanie? Jeśli chodzi o pismo skierowane przez dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ponieważ było to pismo skierowane już znacznie później po korespondencji, jaką prowadziliśmy z Departamentem PT, żeby wyjaśnić możliwość stosowania artykułu 33a w obu formach przedstawicielstwa i po wyraźnym wskazaniu zakresu właściwości Departamentu PT i wręcz upomnieniu nas, że nie powinniśmy interpretować przepisów z zakresu podatku VAT, to pismo, jak pamiętam, zostało przekazane do Departamentu PT.
i Departament PT odniósł się do tego pisma, podzielając naszą ocenę, że ma zastosowanie artykuł 201 ust. 3 i 213 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jeśli chodzi o odpowiedzialność solidarną. Departament również odniósł się do interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, o której pan przewodniczący wspomniał, zwracając uwagę, że ta interpretacja nie odnosi się w ogóle do ewentualnego uznania przedstawiciela bezpośredniego za dłużnika, w związku z czym ta interpretacja wspomina o tym, natomiast nie dotyczy tej sprawy, więc nie mogłaby jako interpretacja być stosowana. I ponieważ takie stanowisko jest właściwego departamentu, ja przekraczałbym zakres swoich uprawnień, jeśli bym to mógł interpretować i chciał interpretować inaczej. Niemniej jednak w styczniu 2015 roku w departamencie jest taka akcja przygotowania założeń nowelizacji ustawy VAT-owskiej, która miała uszczelniać ten system. I w tych założeniach jedną z proponowanych zmian, które właśnie miałyby uszczelnić, jest wyeliminowanie możliwości dokonywania rozliczeń z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji przy przedstawicielstwie bezpośrednim lub rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej też na przedstawicielstwo bezpośrednie. Czy wtedy, czyli powiedzmy w styczniu 2015 roku, to był pan konsultowany przez Departament Podatku od Towarów i Usług, to jakby to na pytanie z Departamentu VAT-owskiego państwo to zaproponowali, czy to wtedy nie było kontaktu i oni, można powiedzieć, jakby pamiętali tą kwestię i sami już z własnej inicjatywy do tych założeń to uwzględnili? Ponieważ w tej sprawie od momentu wprowadzenia zmiany w kwietniu 2011 roku korespondowaliśmy, a teraz odbywały się spotkania i konsultacje wyjaśniające, jestem absolutnie przekonany, że Departament PT doskonale znał ten problem i nie musiał już nas pytać po raz kolejny, jakie jest nasze zdanie. W naszej ocenie stosowanie artykułu 33a rzeczywiście powinno być ograniczone do wybranej grupy podmiotów, o której już kilka razy wspomniałem. Kwestia przedstawicielstwa bezpośredniego mogła budzić pewną wątpliwość interpretacyjną, stąd też próbowaliśmy to doprecyzować, a myślę, że Departament PT, skoro dostrzegł, że takie wątpliwości interpretacyjne mogą się pojawić, to postanowił to ostatecznie uregulować w zapisie. My do tego wróciliśmy dopiero w 2016 roku, kiedy wynikało to także ze zmian w unijnym kodeksie celnym, do którego dostosowaliśmy prawo celne, a także szereg innych ustaw. Zwróciłbym tylko uwagę, że jeśli chodzi o przedstawicielstwo bezpośrednie, to jest jeszcze jeden element. Pewne wątpliwości interpretacyjne mogły tylko dotyczyć jednego z czterech przypadków, bo to nie jest prawda tylko, że my mieliśmy dwa przypadki, to znaczy przedstawicielstwo pośrednie i przedstawicielstwo bezpośrednie, bo mieliśmy tak naprawdę cztery przypadki. Przedstawicielstwo pośrednie na rzecz podatnika, który ma uprawnienia do procedur uproszczonych, przedstawicielstwo pośrednie na rzecz podatnika, który nie ma uprawnień do procedur uproszczonych, i tutaj w tym przypadku oczywiście jest to działanie w imieniu i na rzecz, więc we własnym imieniu na rzecz, więc tutaj to, co zostało wyjaśnione bezpośrednio w artykule 33a, mówimy o odpowiedzialności tych stron. Natomiast przy przedstawicielstwie bezpośrednim, jeżeli jest to działanie na rzecz podatnika, podmiotu, który ma uprawnienia do procedur uproszczonych, to tutaj tak naprawdę żadnego problemu nie ma, bo jest to również podmiot weryfikowany. Pewna wątpliwość powstała tylko w przypadku tym czwartym, jak traktować uprawnienia podatnika, który nie posiada pozwoleń na procedury uproszczone, a korzysta z przedstawicielstwa bezpośredniego. To jest jeden czwarty szczególny przypadek. Oczywiście prawda, aczkolwiek to nie działa w ten sposób taki arytmetyczny, to znaczy, że jak są cztery możliwe wersje sytuacji, no to się one rozkładają po 25%. Ma pan rację. Więc jakby raczej to działa na zasadzie pewnej furtki, to znaczy jeżeli jakakolwiek furtka w systemie jest, to już tam przestępcy będą wiedzieli, żeby ją odnaleźć i wykorzystać. Znaczy nie wiem, czy furtka, dlatego że akurat część agencji celnej w związku z tym, że odpowiadała za te należności, podniosła ceny swoich usług, w związku z czym tutaj o furtce nie może być mowy. Zresztą wspominałem już dzisiaj, że wypłaty z tytułu ubezpieczenia potencjalnych należności przez agencje celne czy przez podmioty nie wzrosły w tym okresie, w związku z czym nie było roszczeń z tego tytułu. No, jak pisze
w tym piśmie dyrektor Izby Celnej w Poznaniu opisane powyżej wątpliwości nie są wyłącznie teoretycznym rozważaniem, lecz wynikają z konkretnych przypadków, jakie zaistniały w Izbie. Przedsiębiorca, na rzecz którego dokonano zgłoszenia celnego w przedstawicielstwie bezpośrednim z zastosowaniem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej agencji celnej, nie dokonał rozliczenia podatku w trakcie prowadzonego postępowania przez organ pierwszej instancji. Okazało się, że jest to firma zarejestrowana fikcyjnie, pod wskazanym adresem nie prowadzi działalności gospodarczej, a agencja celna za niego nie odpowiadała. Pisze też, zauważyć trzeba, że znaczna część agencji celnych wykorzystuje posiadane pozwolenie do odprawy dziesiątek, setek firm z zastosowaniem przedstawicielstwa bezpośredniego, a jedna z agencji celnych posiada około 1500 dopisanych do swojego pozwolenia podmiotów. Skala tego zjawiska pozwala więc sądzić, że w większości przypadków przedsiębiorcy ci nie są weryfikowani przez posiadaczy pozwoleń, na przykład pod kątem wiarygodności i wypłacalności, a organ celny z kolei nie ma wystarczających podstaw prawnych, aby odmówić spełnienia żądania wnioskodawcy w zakresie dopisania wspomnianych firm do pozwolenia. Tyle z tego pisma, ale chciałem jeszcze tak bardziej ogólnie, czy w ogóle w styczniu 2015 roku, wtedy kiedy tą nowelizację uszczelniającą przygotowywano w Departamencie Podatku VAT, czy do Pana Departamentu jakiś sygnał w związku z tym dotarł, że na przykład jakaś prośba, żeby, czy gdyby były jakieś propozycje, to żeby przekazać, czy to jakby tamta inicjatywa z Państwem nie była konsultowana? Miałem okazję już dzisiaj mówić, że współpraca między Departamentem PTA, Departamentem Podatku VAT, a Departamentem CEU była, jest i będzie bardzo dobra. Tutaj w ramach swojej właściwości zawsze staraliśmy się wspierać od pomysłów na narzędzia informatyczne przez rozwiązania prawne i nie jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć konkretnych spotkań, ale z całą pewnością takie uzgodnienia między tymi departamentami były. Bardziej już prawdopodobnie o charakterze roboczym, ustalenia na przykład treści uzasadnienia do zmiany ustawy, bowiem jak gdyby samo rozwiązanie, model i cel były wcześniej już potwierdzone. Pozwolę sobie tylko jeszcze wrócić do pisma dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Proszę zwrócić uwagę, że mowa jest o jednej firmie. Proszę zwrócić uwagę, że ta firma wcześniej była w momencie, kiedy było to pozwolenie wydawane, była weryfikowana, a na dodatek jest odpowiedzialnością naczelnika Urzędu Celnego, żeby tak właśnie, jak mówiliśmy, firmy, które otrzymują tego typu uprawnienia, monitorować. Ja rozumiem, że dyrektor Izby Celnej mógł w tym momencie dokonać weryfikacji pozwolenia i co najmniej skreślić z zakresu pozwolenia te firmy, które wydawały się wątpliwe, bądź w ogóle cofnąć pozwolenie dla tej agencji celnej. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy, że zostało to stanowione w inny sposób, czy wyjaśnione, bo agencja celna tak naprawdę no, nie mogłaby dalej funkcjonować. Myślę, że to ryzyko, które przedstawił w swoim piśmie pani dyrektor z Poznania, miało charakter potencjalny. Wydaje mi się, że raczej wynikało to z pewnych obaw Izby Celnej w Poznaniu, że może nie podołać postępowaniu sądowemu, gdyby do takiego doszło, no ale nie doszło. To znaczy, że zostało to sanowane i wyjaśnione w zupełnie inny sposób, bez potrzeby sięgania do postępowania sądowego. Nie znam, jak dalej przebiegło postępowanie w tej sprawie. Jeszcze chciałbym się odnieść do sformułowań Izby, że agencja celna reprezentuje kilkaset czy nawet więcej podmiotów. W istocie tak jest, bowiem odpraw mamy w Polsce miliony. Podmiotów, które dokonują obrotu towarowego, też setki tysięcy. W związku z tym przy fakcie, że nastąpiła dosyć duża konsolidacja usług agencji celnych na rynku polskim i de facto mówimy o kilku dużych, a właściwie w sumie około 100 prężnie działających agencjach celnych, może nawet w tej chwili nieco mniej, to ta grupa podmiotów musi obsłużyć miliony zgłoszeń celnych i w związku z tym musi obsłużyć także tak dużą liczbę podatników i z tego względu tak wygląda ta statystyka. To zresztą nie jest niczym niezwykłym, bo gdybyśmy wzięli rynki innych krajów, czy regionu, czy w Unii Europejskiej, to ta konsolidacja usług agencji celnych, czy usług pośrednictwa celnego jest jeszcze większa. Jedynym takim krajem, który ma dosyć rozdrobnione agencje celne, pozostaje Grecja.
Zmieniając temat, w piśmie polskiego koncernu naftowego Orlen z marca 2012 roku, kierowanym m.in. do szefa służby celnej oraz do ministra Parafianowicza, zwracano uwagę na zjawisko wzrostu ilości białoruskich paliw silnikowych, oleju napędowego oferowanych na sprzedaż w bardzo niskich cenach, co rodzi do pewność niemalże naruszeń prawa podatkowego, obowiązków podatkowych. W piśmie się tam przedstawiciele Orlenu zwracali z prośbą o spotkanie w tej sprawie. Czy był pan jakoś zaangażowany? Czy był pan na przykład na tym spotkaniu? Czy przygotował pan jakąś odpowiedź na to zgłoszenie Orlenu? Nie byłem zaangażowany w tą sprawę. W ogóle, bo tam była odpowiedź, którą przygotowywał, podpisali się pod niej panowie Parafianowicz i kopia była wysłana do... Nie, może inaczej, przepraszam. Podpisał się minister Kapica, natomiast była kopia wysłana do ministra Parafianowicza i Grabowskiego, w którym pan minister Kapica wskazywał, że pion celny ma brak odpowiednich narzędzi, nie ma narzędzi w celu zwalczania nadużyć VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Czy ta odpowiedź też jakoś była z panem konsultowana? Czy podzielał pan ten pogląd w tym czasie, że brakuje wam narzędzi, żeby się tym zająć w przypadku importu paliw? Znaczy, ta sprawa nie była w zakresie właściwości mojego departamentu, więc podejrzewam, że w żaden sposób nie byłem w nią zaangażowany. Chyba że byłaby kwestia zorganizowania kontaktów międzynarodowych ze stroną białoruską, ale nie przypominam sobie tej konkretnej sprawy. Natomiast w ramach oczywiście kontaktów z administracją celną białoruską tematy przestępczości transgranicznej były poruszane. Jeśli chodzi o kwestię narzędzi dla służby celnej, no to jednym z podstawowych elementów, który utrudniał zasadniczo zwalczanie przestępczości nie tylko paliwowej, ale także innej, był zakres uprawnień kontrolnych, jakimi dysponowała służba celna, w szczególności uprawnienia o charakterze operacyjnym, których służba celna w pełni w takiej pełni, jaka byłaby wymagana i niezbędna do skutecznej kontroli, nie posiadała. A czy znany był panu problem związany z koncesjami OPZ? To są koncesje wprowadzone w 2014 roku w lipcu na obrót paliwami właśnie ciekłymi z zagranicą. Tam wprowadzono instytucję zabezpieczenia 10 milionów złotych, no, wydawałoby się dosyć duża kwota. Natomiast dochodziło do obchodzenia tego w ramach tak zwanych transakcji trójstronnych, znaczy w których koncesja OPZ była wyprowadzona do podmiotu zagranicznego, który działał w imieniu podmiotu polskiego, sprowadzał na rzecz podmiotu polskiego to paliwo do Polski, natomiast potem okazywało się, że nie jest w rozumieniu ustawy o podatku VAT stroną transakcji, nie rodzi się obowiązek podatkowy po jego stronie i właściwie w żaden sposób nie może być rozliczany. No a ten podmiot polski oczywiście, który jak najbardziej, no to tam jakiś słup, który znikał i od którego nie można było wyegzekwować tych zobowiązań. Czy ten problem, jakoś pan się z nim spotkał w swojej pracy? Był panu znany? Ktoś panu go sygnalizował? Nie spotkałem się z tym problemem w zakresie właściwości mojego departamentu. Dobrze. Dziękuję. To w tej turze ja tyle. Pan przewodniczący Smoliński, prosimy. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego systemu wymiany informacji intrastat. Pan powiedział, że dostęp miała administracja kontroli skarbowej? Czy dobrze zrozumiałem? Tak naprawdę to musimy pamiętać o tym, że dane statystyczne są chronione tajemnicą statystyczną. W związku z czym te dane do momentu, kiedy nie są przedstawione przez statystykę państwową, tak naprawdę nie powinny być wykorzystywane do jakichkolwiek celów. My możemy wyciągać z nich wnioski i wnioski możemy przedstawiać, natomiast same dane nie powinny być gdziekolwiek ujawniane, bo są objęte tajemnicą statystyczną. W związku z czym no nie mogę powiedzieć, że tak wprost dane żeśmy je udostępniali. Zresztą, tak jak już przy poprzednich pytaniach pana przewodniczącego, zwracałem uwagę, że dokładność tych danych była znacznie, znacznie mniejsza niż dane, które dysponowaliśmy na podstawie... A w którym miesiącu pan został dyrektorem?
2009 roku? Pan... Grudzień, 1 grudzień, jak pamiętam. No to wcześniej zastępca ówczesnego dyrektora odmówił dostępu dyrektorowi czy tam Departamentowi Kontroli Skarbowej właśnie dostępu do intrastatu, powołując się właśnie na tajemnicę skarbową, przepraszam, tajemnicę statystyczną. Czy pan, jak został dyrektorem, to jakie kroki podjął, żeby no jednak te dane, które szczególnie w tej procedurze 4200, tak, no one były istotne dla zwalczania przestępczości, wyłudzania podatku VAT, a przez brak tych danych, jeszcze w dodatku brak udziału Polski w Eurofisku, no te często organy kontroli skarbowej były ślepe w tych działaniach. No wyście mieli te informacje, a nie mogliście się nimi podzielić i kontrola skarbowa nie mogła prowadzić właściwie działań, ponieważ no nie miała dostępu do tych danych. Czy pan podjął jakieś działania, czy pan przekazał komuś te informacje, że pan nie może przekazać informacji, które byłyby przydatne niewątpliwie? No dobrze, to jeszcze raz powtórzę. Pamiętajmy, że te dane, które są na poziomie izb celnych wcześniej, a później Centralnego Ośrodka Kompetencyjnego w Szczecinie zbierane, są danymi nieobrobionymi, składanymi przez podatnika. Są danymi deklarowanymi przez podatnika. Działają. Ale to wiemy. Dobrze. To wiemy, ale one jednak mimo wszystko, nawet mimo pewnych błędów, tak, no pokazują pewne tendencje w zakresie przepływu towarów, tak, właśnie deklaracji 42, w tym procedurze 4200, no te informacje wyście posiadali, tak? Że na przykład jest jakiś kierunek, gdzie wpływają te towary z bardzo dużym zawieszeniem płatności VAT-u i wiemy, że nie są płacone, bo są znikający podatnicy, a wy mówicie, nie możemy przekazać, bo to są tylko dane statystyczne. No, a Eurofisku nie mieliśmy. Nie chciałbym, żeby pan przewodniczący w jakikolwiek sposób mógł wyczytać z mojego sformułowania, że chciałbym naruszyć tajemnicę statystyczną. No ona jednak nie, ja się pytam, czy pan podjął jakieś kroki legislacyjne, bo takie też mieliście, między innymi legislacyjne sprawy w departamencie. Tak? Z tego względu to, co było istotne, to dysponowanie i przekazywanie informacji, które pochodziły ze zgłoszeń celnych. Już kilka razy o tym wspominałem, że te dane ze zgłoszeń celnych, także sumaryczne, także zagregowane, także pokazujące pewne trendy były... Ale gdyby to wystarczyło, to pan... Bo pan Piotr Pogorzelski, nie wiem, czy u pana też był zastępcą, tak, wyraźnie napisał, że nie udostępni informacji, a wystąpił pan dyrektor Teresiak z Departamentu Kontroli Skarbowej, tak, i powiedzieliście, że nie możecie udostępnić tej informacji, czyli one jednak do czegoś im były potrzebne, przecież gdyby mieli inne informacje, to by do was nie występowali, tak? Przecież w ramach tego samego ministerstwa oni chcą od was informacje, wy im nie przekazujecie, bo uważacie, że nie możecie. Legislacyjnie to jest słuszne, ale jeżeli ktoś ode mnie chce informacje, ja mam przydatne informacje według niego, no to powinienem zrobić wszystko, żeby te informacje tam dotarły. I albo robimy wtedy tak zwane bypassy, o czym często tu pana poprzednicy mówili, tak, protezy różne, czyli próby obejścia prawa, żeby to jednak docierało, albo próbuje zmienić to prawo. Czy pan stosował bypassy, tak mówiąc w cudzysłowie, czy pan próbował zmienić prawo, czy uznał pan, że jest dobrze i nie będę nic robił? Nie, ja jeśli uznałem, to uznałem, że istnieje obowiązek prawny wynikający z tajemnicy statystycznej. Po drugie, tak jak dzisiaj to formułuję, jeżeli są dostępne dane, które są znacznie bardziej precyzyjne i dostępne bez żadnych opóźnień, o których pan przewodniczący wspomniał, to należy z nich skorzystać. Nie z danych, to czemu pana zastępca nie odpowiedział w ten sposób, że macie te informacje gdzie indziej, tylko powiedział nie mogę i koniec. Bo informacja o tym, że posiadamy dane ze zgłoszeń celnych, była informacją powszechną w służbie celnej, w administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej. Natomiast odpowiadając na pytanie pana posła, czy w tych danych byłyby jakieś interesujące dane dotyczące procedury 4200, to mogę powiedzieć, że procedura 4200 się w Polsce specjalnie nie rozwinęła, bo według tej statystyki to mówimy na przykład w 2011 roku o zastosowaniu tej procedury. Ale w innych krajach się rozwijała i nas dotykała i wyście mieli tą informację. Tamtych informacji nie ma.
Tamtych informacji nie ma. Jak powstał... Bo to jest wtedy dostawa... Dobra, jak powstał Eurofisk, to zaczęliście te informacje dostawać, tak? Czy wie pan też, że myśmy 2,5 roku no, mieli opóźnienia w wejściu Eurofisku? No tak, ale to trudno winić Departament Ceł czy Służbę Celną za kwestię dostępu do Eurofisku. No, naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o procedurę 4200, to myślę, że nie byłoby to nawet szczególnie interesujące źródło dla nikogo, bowiem liczba takich przypadków zamykała się w poszczególnych latach na poziomie kilkudziesięciu przypadków na milion. To jakiś nieuk dyrektor Teresiak, po prostu jest powszechna wiedza, on chce koniecznie dostać to, co pan uważa, że gdzie indziej można znaleźć bez problemów? Myślę, to po że co występował do was? Nie, ja bym tak dyrektora Teresiaka tak radykalnie nie osądzał. Myślę, że przed chwilą pan powiedział, że to wszyscy wiedzieli. No powszechna wiedza, myślę, że zgłoszeń celnych. Myślę, że szukał różnych źródeł, że zwrócił się także innym pismem, którym ani pan przewodniczący, ani ja nie dysponujemy, bo też w innej formie. Zwrócił się o te dane do Izby Celnej w Katowicach, która się zajmowała analizą ryzyka, czy do Izby Celnej w Warszawie, gdzie było Centrum Analizy i Przetwarzania Danych w Służbie Celnej, czy też w innej formie. Naprawdę nie sądzę, żeby to było jedyne miejsce, w którym pan dyrektor szukał. Ale Najwyższa Izba Kontroli w swoich analizach, raportach bardzo negatywnie oceniała ten brak przepływu informacji właśnie między różnego rodzaju służbami w ramach jednego ministerstwa, czyli Ministerstwo Finansów. Czy pan te raporty też znał, które bardzo negatywnie oceniały tą kwestię braku przepływu właśnie informacji między poszczególnymi departamentami czy też służbami Ministerstwa Finansów, podległych Ministerstwu Finansów? Mogę powiedzieć tak, że współpraca między trzema pionami, między służbą celną, izbami celnymi, a urzędami kontroli skarbowej przebiegała w różny sposób w różnych województwach. Z całą pewnością zawsze można było taką współpracę zorganizować lepiej, tak? Myślę, że pewną ocenę tej współpracy wystawiła rzeczywistość i konsolidacja tych wszystkich trzech. No rzeczywistość była taka, że z roku na rok przestępczość VAT-owska rosła, luka VAT-owska rosła w sposób zastraszający i myśmy z drugiego miejsca w Europie, jeżeli chodzi o lidera, w 2007 roku, w 2013 byliśmy czerwoną latarnią, tak? No a pan cały czas opowiada, że wszystko było dobrze, wszyscy mieli dostęp, jak nie mieli dostępu, to prawo im zabraniało, ale był dostęp gdzie indziej. No a i Komisja Europejska, i przed chwilą Europejski Trybunał Obrachunkowy, i nasza Najwyższa Izba Kontroli bardzo negatywnie oceniała taką działalność. Więc skąd, ale to dlaczego było tak źle, skoro pan mówi, że było tak dobrze? Od wniosku pana przewodniczącego, że Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniała współpracę między trzema pionami w ramach resortu finansów do stwierdzenia, że powinienem naruszyć prawo i złamać tajemnicę statystyczną, no to jest daleka droga. Ja nie chciałbym, że... Ani razu nie powiedziałem, że miał pan to zrobić. Pytam się, czy skoro to powinien pan próbować zmienić prawo. No dlaczego z inicjatywą legislacyjną pan nie wystąpił? Jeżeli pan wystąpił, to proszę powiedzieć, komu to przedstawił i kto powiedział, że nie zmienimy tego. Nikt by nigdzie nie zmienił nigdy przepisów dotyczących tajemnicy statystycznej, bo to jest tajemnica, która nie jest tylko na poziomie krajowym, ale także na poziomie unijnym, więc to też weźmy pod uwagę. Natomiast to jest trochę tak, jakbyśmy opierali się na informacjach umieszczonych w wydaniu gazetowym Tygodnika, mając jednocześnie dostęp do tej samej informacji w drodze internetowej, online, tu i natychmiast. Więc przyznam szczerze, że dla mnie naturalne jest sięgnięcie do rozwiązania informatycznego, które mam tu i natychmiast i jest dokładny i precyzyjny, niż czekanie na rozwiązanie i te same informacje w tygodniku. Tak samo. No ale to się panu tak wydawało, że ta informacja jest wiadoma, a pan dyrektor występuje jednak o informację. Czyli no nie ma tej informacji, bo gdyby ją miał, to by nie występował. Tak? Myślę, że występował do różnych źródeł i to jest jedno z źródeł, do którego postanowił się zwrócić. Natomiast
ponieważ takie analizy były prowadzone przez piąt kontrolny, w związku z tym nie mam wątpliwości, że te dane uzyskał. Czy uzyskał je z Centralnego Ośrodka w Warszawie, czy z Katowic, czy z innej formy zgłoszeń celnych, czy skorzystał, czekając na już zagregowane i doszacowane dane urzędów statystycznych. Tego nie ma, ale ponieważ były analizy prowadzone, to nie ma. No dobrze, no, miał dostęp, ale mimo wszystko, nie wiem, jakąś miał amnezję i żąda od was rzeczy, których nie mógł dostać, a jednak żąda. No bo w maj 2009 jest wyraźnie pismo, wy mówicie, nie możemy udostępnić, ale nie podajecie jednocześnie, że proszę, te informacje są gdzie indziej. To chciałbym na tym skończyć, natomiast chciałbym wiedzieć też o pana wiedzy na temat tego, co się działo z azjatyckim kierunkiem spływu towarów do Polski, to co się działo w Wólce Kosowskiej. ABW już tam od 2011 roku to alarmowało bardzo mocno na ten temat, że jest ogromna przestępczość w tym zakresie. Stwierdzono, że już w 2011 roku, że ilość wytransferowanych pieniędzy z Wólki, dyrektor legislatury w Warszawie odpowiedział, śmiało możemy powiedzieć, że śmiało możemy mówić o miliardach złotych, które zostały wytransferowane z Polski poprzez Wólkę Kosowską za granicę. Czy wyście w jakiś sposób informacje o tym mieli też, że jest ten wpływ towarów między innymi w procedurze 4200 i czy próbowaliście jakoś temu przeciwdziałać, informacje przekazywać komukolwiek? Tak, dlatego że przestępczość związana z importem tekstyliów z Dalekiego Wschodu, to są głównie Chiny, ale także Bangladesz, Wietnam, częściowo Indie, w pewnym momencie Turcja też. To jest taki stały element nieprawidłowości występujących w przywozie towarów z krajów trzecich. To jest coś, co towarzyszy nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom unijnym. Wspominaliśmy dzisiaj o operacji Snake, która właśnie była skierowana na towary tekstylne z tego kierunku. Raport OLAF-u, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, który tutaj też przede mną leży, też właśnie wskazuje na dwumiliardowe uszczuplenia z tytułu należności celnych po stronie Wielkiej Brytanii. Świadomość tego oczywiście mieliśmy, tak jak jest i w innych krajach, i świadomość mieliśmy, że takim centrum dla tych towarów pozostaje Wólka Kosowska. W zakresie właściwości Departamentu nie leżało jednak przeprowadzanie i organizowanie kontroli w Wólce Kosowskiej, natomiast występowaliśmy w roli Departamentu, który wspierał te działania. Minister Kapica zainicjował dosyć intensywne działania kontrolne związane z zaniżaniem wartości celnej, w szczególności tekstyliów, zjawiska, które mogło występować na terenie Wólki Kosowskiej. Ponieważ te działania wobec Wólki Kosowskiej ze strony administracji celnej, także w poprzednich latach, jeszcze przed 2008 rokiem, miały też charakter ciągły nie tylko na tym targowisku, ale także na innych, zaobserwowaliśmy zjawisko, że towary pod względem celnym zostały już odprawione w innych krajach. I to kogo i w jaki sposób żeście wspierali? Niekoniecznie były odprawiane w Hamburgu, były odprawiane także na terenie Centrum Azjatyckiego w Budapeszcie, później na Słowacji. W związku z czym te towary pod względem kontroli celnej i odpraw celnych i samego zgłoszenia celnego w momencie kontroli stricte celnej na terenie Wólki Kosowskiej no nie podlegały już naszej kontroli. No już były dopuszczone do obrotu. Natomiast powstawało pytanie, czy zostały opłacone należności podatkowe. No powstawało pytanie, czy są uiszczone podatki dochodowe. Powstawało pytanie, które nas też od strony celnej interesowało, czy charakter tych towarów to nie są towary, które naruszają prawa własności, czy nie są to towary podrabiane. Ponieważ grono przedsiębiorców wyraźnie, wydawało nam się, narusza przepisy co najmniej podatkowe, szukaliśmy różnych form no, takiego, nie powiem, nadzorowania, nękania, ale szerokiej kontroli administracyjnej i od strony celnej wielokrotnie wchodziliśmy na te targowiska, żeby sprawdzać, czy te towary nie są towarami podrabianymi. To były też szerokie akcje. Jeśli chodzi o wsparcie ze strony naszego departamentu, ono dotyczyło przede wszystkim kwestii zaniżania wartości celnej.
Ważnym elementem było w momencie, kiedy jednak były towary tekstylne importowane do kraju. Ważnym elementem było to, żeby cena transakcyjna wykazana na fakturze, która jest podstawą do określenia wartości celnej, a następnie pobierania należności celnych i podatkowych, była ceną właściwą, nie była ceną zaniżoną. Kodeks wartości celnej WTO i wytyczne wszystkie do niego i przepisy unijnego kodeksu celnego są dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o możliwość podważenia tej ceny. Tak naprawdę... No ale poza Polską było nagminne i też powszechnie wiadomo, że bardzo zaniżano i to nawet kilkunastokrotnie wartości celne, tak? Ze szkodą dla docelowego odbiorcy, czyli Polski. Dlatego na poziomie... I co robiliście, żeby temu zapobiec? Na poziomie unijnym, żeby nie dochodziło do zjawiska takiego, że jeżeli my uszczelnimy odprawę tych towarów tekstylnych w Polsce, to one zaczną się odprawiać na Węgrzech, zostaną odprawione na Węgrzech i tak naprawdę do nas już przyjadą odprawione. Czy na Słowacji, czy w Niemczech, czy w innym kraju. I my wtedy jako organy celne tak naprawdę już nic z tą wartością nie możemy zrobić, bo nawet widząc na terenie Wólki Kosowskiej towary, które są sprzedawane po zaniżonych cenach, musielibyśmy zwracać się do administracji celnej, załóżmy niemieckiej, żeby przeprowadziła postępowanie o zmianę wartości celnej. No ale to była potrzebna na bieżąco współpraca. No, to nie było jednorazowa odprawa, tylko to latami trwało. Z tego względu na forum Unii Europejskiej we współpracy z Biurem Zwalczania Naruszeń OLAF został dopracowany system Fair Price, system uczciwych cen, tak to można by określić, gdzie na podstawie danych statystycznych, którymi dysponowała Komisja Europejska z importu towarów, ze zgłoszeń celnych, już nie z intrastatu, ale ze zgłoszeń celnych ze wszystkich krajów unijnych, uśredniano pewną cenę danego rodzaju wyrobów tekstylnych. Dotyczyło to tekstyliów, jak również butów. W związku z czym każdy towar importowany do krajów Unii Europejskiej, jeżeli jego wartość była poniżej tej ceny zalecanej jako cena fair price, podlegał kontroli i weryfikacji. OLAF i Komisja Europejska, ponieważ dochody z tytułu cła stanowią dochód własny Unii Europejskiej, wielokrotnie również przyjeżdżała na kontrolę, czy my w sposób właściwy te ceny stosujemy. Mechanizm fair price także uwzględniał pewne korekty, dlatego że w zależności od rynku niektóre tekstylia, choć podobnie wyglądają i są tym samym t-shirtem, czy koszulą, czy jakimś obuwiem tekstylnym, tak naprawdę mają różną cenę, bowiem klient, który jest klientem, załóżmy we Francji, w Luksemburgu, jest gotowy więcej zapłacić, w związku z czym ta cena tam będzie średnia wyższa, a u nas będzie średnia niższa. Mechanizm cen fair price uwzględniał te różnice regionalne i z tego względu była możliwość odchylenia po kilkanaście procent od tej ceny uśrednionej. No ale jednak mimo wszystko zjawisko zaniżania w Europie Środkowo-Wschodniej występowało. Występowało. Tak. No i co, jak żeście temu przeciwdziałali? Zostały podjęte działania wspólnie z krajami Grupy Wyszehradzkiej, żeby niezależnie od tych cen, które są zalecane przez OLAF, które wydawały nam się mimo wszystko wyższe niż te, które realnie powinny być na naszym rynku, nawiązaliśmy współpracę w ramach krajów wyszehradzkich, żeby doprowadzić do równoczesnego działania kontrolnego, do jednoczesnych działań powodujących, że te ceny realnie deklarowane przez podmioty będą deklarowane na wyższym poziomie, będą bardziej wiarygodne. Przeprowadziliśmy też dosyć dużą współpracę ze środowiskiem importerów tekstyliów. Ale to dobrze, ale minister Kapica jednak stwierdził, że próba podwyższania tych wartości w Polsce, nawet nie mówię do tych wartości zachodnioeuropejskich, tak? Tylko do tych naszych tu środkowo-wschodnioeuropejskich, powodowała, że uciekano z Polski Czechy, Węgry, Słowacja. Dlatego... I tu była potrzebna współpraca, czyli jednak gdzieś to nie działało, skoro i tak uciekano tam. No tak, ale właśnie dlatego w ramach Wyszehradzkiej Czwórki nawiązaliśmy współpracę, żeby jednocześnie w tym samym terminie tamte kraje też podniosły te ceny i stosowały elementy kontrolne. Staraliśmy się, żeby wszystkie kraje, cała czwórka zrobiła to w tym samym czasie i w równy sposób.
Dzisiaj mogę Ale tu byliśmy raczej osamotnieni, bo jednak tak nie robiono tego. Nie, no robiono, jeśli chodzi o Węgry. No to skąd te wyłudzenia, skoro robiono? No, dlaczego te straty w Polsce? Jeśli chodzi o Węgry i Czechy, to z całą pewnością takie działania były podjęte i rzeczywiście długo trzymaliśmy, że tak powiem, ten sam szereg. To, co się okazało, że jednak przenieśli się z Polski, gdzie uszczelniliśmy ten system, do innych krajów, zostało wykazane tak naprawdę dopiero w ostatnim raporcie OLAF-u i reakcją na te nieprawidłowości na Węgrzech, które w tej chwili zostały chyba w największym stopniu zidentyfikowane. No to było wręcz jednoznaczne. No tak, ale to mówi pan o 2016 roku. No tak, ale to jak gdyby troszeczkę dotyczy danych historycznych, dlatego że OLAF ma raport 17-16, ale troszeczkę też wcześniej. Nasze działania były. Bo w 16 już wiemy, że zostały znaczne uszczelnienia. No pan też był, tak? W 16. Tak, no to co nagle nasze coś się zaczęło zmieniać? Nasze działania związane z uszczelnieniem zaniżania wartości celnej były podejmowane wcześniej, no trwały dosyć długo. Dlatego, że od momentu przywozu tego towaru i zakwestionowania wartości celnej musi być przeprowadzone całe postępowanie. Często kończyło się to postępowaniem nie tylko administracyjnym, ale i postępowaniem sądowym. A udowodnienie, że cena transakcyjna, czyli zawarta na fakturze przez stronę, jest ceną niewłaściwą, jest niezwykle trudne, dlatego że jest tak, a nie inaczej zapisane to w kodeksie wartości Światowej Organizacji Celnej. A jakie działania w 2016 roku pan podjął na przykład, które wcześniej nie było? W 2016 roku cały czas tak naprawdę w naszym departamencie monitorowaliśmy średni poziom cen importowanych tekstyliów. I podobny monitoring był prowadzony przez piąt kontroli. I w momencie, kiedy gdzieś się odchylały te wartości od ceny zalecanej, były zlecenia i polecenia kontrolne. Myślę, że dlatego właśnie, żeśmy dosyć twardo trzymali te wyższe ceny i uruchomiliśmy kontrolę. No, z jednej strony można powiedzieć na szczęście, z drugiej strony niestety, ale ci przestępcy z polskiego rynku i z odpraw przed polskimi organami celnymi się wynieśli. Mam wrażenie, że wynieśli się... No, OLAF też prowadził własne kontrole. Wynieśli się przede wszystkim, dzisiaj już wiemy, bo nie było to wiadomo, gdzie się wynieśli. Wynieśli się do Wielkiej Brytanii i to jest ta dwumiliardowa strata. A tak jak pan przewodniczący już wcześniej wspomniał, Wielka Brytania należała też do tych krajów, które nie współpracowały. No to wiemy tam. Informacje. Niemcy to nadal też. Dlatego łatwo tam było przenieść ten proceder. Może dlatego Wielka Brytania jak gdyby wcześniej opuściła Unię Europejską. A co w zakresie paliw w 2016 na przykład, co pan zrobił? W zakresie paliw przyznam szczerze, że to absolutnie już było poza właściwością naszego departamentu, bo to nie dotyczyło już ani samej wartości celnej czy sposobu kontroli. Podejrzewam, że to, co nasz departament, w czym uczestniczył, to uczestniczył w organizowaniu spotkań Grupy Wyszehradzkiej czy spotkań z krajami sąsiednimi, jeśli chodzi o zorganizowanie spotkania międzynarodowego, aby spotkały się służby kontrolne czy służby międzynarodowe, żeby wymienić sposób kontroli. Ale te kontakty nie wymagały często bardzo formalnego występowania do innego kraju o tego typu spotkanie, bowiem współpraca między służbami kontrolnymi celnymi w ramach zwłaszcza Wyszehradzkiej Czwórki czy z krajami bałtyckimi była i jest bardzo bliska. Taką inicjatywą, która no, potwierdza tą bliską współpracę, jest powołanie grupy CELBET, która zrzesza wszystkie kraje, które mają wspólną granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, żeby przyglądać się tym samym rodzajom problemów, ale także naruszeń transgranicznych, które występują z krajami trzecimi, sąsiednimi. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Murczak, prosimy o zadawanie pytań. Wspominał pan o tej współpracy, ilustrując na tych przykładach ostatnich choćby pytań, współpracy z OLAF-em. Jak wygląda współpraca z Frontex, w ramach Frontexu? Tam też powstawały takie analizy ryzyka i czy one były przedmiotem też pana aktywności, czy korzystaliśmy z tego?
Frontex z jednej strony jest już no, trwałą agencją Unii Europejskiej, z drugiej strony zakres działań Frontexu dotyczy przede wszystkim ruchu osobowego i dotyczy osób. Jeśli chodzi o jakieś przestępczości transgraniczne, w szczególności związane z przestępczością i naruszeniami ceł czy podatków, nie leży to w kompetencji Frontexu. Stąd też ta współpraca była nie nakierowana na zwalczanie przestępczości stricte celnej. Tym niemniej Frontex jest no siłą rzeczy nam bardzo bliski, nie tylko z racji swojej siedziby w Warszawie, ale także no, ogromnego potencjału analitycznego, doskonałych narzędzi, jeśli chodzi o. Dlatego ja pytam o tą analitykę głównie, a nie o jakieś i operacyjne działania. Frontex od wielu lat prowadzi działania na rzecz rozszerzenia zakresu swoich kompetencji. I tym kierunkiem rozszerzenia zakresu kompetencji jest między innymi przestępczość transgraniczna związana z towarami. Podstawowa współpraca z Frontexem wszystkich krajów, ale także Polski, to zaczęła się od wymiany informacji, analiz, zaczęła się od wspólnych szkoleń czy nadzoru nad jakimiś transportami, które Frontex oferował. Natomiast dzisiaj ta współpraca z Frontexem prawdopodobnie ma szansę jeszcze dalej być zaawansowana, dlatego że wspomniana już grupa CELBET, która zrzesza wszystkie kraje, administracje celne krajów unijnych, które mają granicę zewnętrzną, naturalnym jej partnerem jest Frontex, czyli jak gdyby Straż Graniczna. Tak, tak samo jak współpraca służby celnej, dzisiaj KAS, jest bliska ze Strażą Graniczną, tak samo na poziomie unijnym współpraca administracji celnych z Frontexem. Wymiana analiz ryzyka. Jednym z przykładów takiej bezpośredniej współpracy służb celnych, w tym Polski, z Frontexem jest stała obecność przedstawiciela Frontexu na spotkaniach grupy roboczej do spraw współpracy celnej w Radzie w Unii Europejskiej, grupy, o której pan poseł wspominał. Czy z tych inicjatyw no, według zamiarów jest szansa na, czy była szansa i wymaga jakiejś aktywności na poszerzenie tych kompetencji, jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycia, dostawy towarów jako no, też pewien rodzaj aktywności? W mojej ocenie nie, dlatego że wewnątrz Komisji Europejskiej ten podział zadań jest dosyć mocno określony. Komisja Europejska bezpośrednio zajmuje się w szczególności prawodawstwem, jeśli chodzi o zakres celny. Nie, no to już nie będę Frontex drążył. Frontex jest agencją tylko do wspólnego Jasne. Zarządzania granicą zewnętrzną i ruchu osobowego. Czy docierały do pana sygnały czy problemy i jakie ewentualnie inicjatywy państwo żeście podejmowali, jeśli chodzi o e-handel? Ponieważ no, choćby kontrola skarbowa w Białymstoku w raporcie, który przygotowali w 2015 roku, pokazywali skalę nadużyć, pokazywali te niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o leki, dopalacze, inne środki, no ale też pokazywali mechanizm właśnie pewnych preferencji płatności przy odbiorze, gdzie wtedy znikała możliwość śledzenia poprzez rachunki bankowe, czy ewentualnie jakieś inne mechanizmy w tym temacie i jakie były państwa tutaj inicjatywy czy propozycje rozwiązań? Trochę jestem, panie pośle, w kłopocie, bowiem ten temat absolutnie wykracza poza zakres kompetencji Departamentu CEU czy Departamentu Polityki Celnej, w szczególności w okresie, który jest badany przez komisję. Ale e-handel już wiele lat istnieje. Z drugiej strony przez ostatnie lata mogę powiedzieć, że nie powiem, że się stałem specjalistą, tak, ale e-commerce i e-handel był dużym obszarem mojego zainteresowania, także zawodowego. W związku z czym no, dysponuję dosyć obszerną wiedzą na temat e-commerce'a.
Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o te działania związane z e-commerce'em, te działania były podejmowane zarówno na forum Światowej Organizacji Celnej i w tej chwili zostały przyjęte standardy dotyczące e-commerce'a, ramowe standardy. I są przyjmowane w tej chwili specyfikacje techniczne do stosowania e-commerce'a. Na poziomie Unii Europejskiej zostały zmienione w grudniu 2016 roku przepisy, jeśli chodzi o opodatkowanie handlu internetowego. Niedawno zupełnie zostały przyjęte przepisy dotyczące pomocy administracyjnej w zakresie e-commerce'a. Natomiast to, co jest istotne i to, co jest do jeszcze zrealizowania, w tym także przez Krajową Administrację Skarbową i cały pion celny, czy... Ale to już chodzimy w obszar jakby tych działań aktualnych. Natomiast pytam, czy ponieważ to jest raport z połowy roku 2015, czyli sięga do zjawisk, które już były znane, występowały, czyli rozumiem, że państwo wprost nie mieliście do czynienia, czyli jak UKS... Z jednej strony nie mieliśmy, z drugiej strony obserwowaliśmy taki lawinowy wzrost odprawy towarów w małych paczkach. Przede wszystkim jeśli chodzi o przesyłki kurierskie, przesyłki, które były kierowane pocztą. W związku z tym, że to zjawisko wydawało się nam no nie tyle niepokojące, co zjawiskiem, na które należało zareagować, bo choćby dlatego, że nie wiedzieliśmy, nie umieliśmy zorganizować odpraw takiej dużej ilości paczek, ponieważ wydawało się, to nie jest tylko specyfika polska, bo e-commerce no nie jest specyfiką polską. Między innymi zorganizowaliśmy w 2016 roku w październiku konferencję w Krakowie, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno branży e-commerce, komisji europejskiej. Ale to już jest późniejszy okres. Ale to było wynikiem działań, które zidentyfikowaliśmy w 2015 roku. I w efekcie tej konferencji, dosłownie dwa miesiące później, komisja przedstawiała pewne propozycje zmian prawodawstwa. I tak naprawdę te zmiany prawodawstwa, które są w dyrektywie VAT-owskiej, czy zmiany w efekcie w systemach informatycznych, czy unijnych, czy polskich, mają zapobiec właśnie w zjawisku unikania opodatkowania towarów. Czy państwo współpracowaliście z którymś, szczególnie z którymś z centrów kompetencyjnych, które powstały, jeśli chodzi o UKS-y, choćby żeby tak przybliżyć może tematycznie centrum kompetencyjne w Rzeszowie, w jakiś tam szczególny sposób monitorowało kwestie obrotu w zakresie tworzyw sztucznych z krajami arabskimi. Czy ten temat był przedmiotem jakiejś współpracy i jak tutaj powiedzmy te problemy, jeśli chodzi o przestępstwa VAT-owskie, były identyfikowane, czy były znane panu? Nasza współpraca naszego departamentu, jeśli chodzi o kwestie VAT-u, czy naruszeń, czy zwalczania, była przede wszystkim na poziomie departamentu w Ministerstwie Finansów. Choć, tak jak wspomniałem już przy działaniach skierowanych na Wólgę Kosowską, no wspieraliśmy działania pionu kontrolnego, ale tak de facto również terenu. Bezpośrednie kontakty z centrum kompetencyjnym dotyczącym tworzyw sztucznych, nie przypominam sobie takich bezpośrednich kontaktów. Czy zintegrowany system zarządzania ryzykiem ZISAR według pana wiedzy mógł i powinien być wcześniej wprowadzony niż został wprowadzony, czy były jakieś przeszkody? Przeszkodą do wszystkich systemów informatycznych, które wdrażaliśmy, to były dwie przeszkody. Możliwości ich finansowania, bo to są systemy, które wymagają wielomilionowego finansowania, a drugie rozległość tych systemów. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że system ZISAR był potrzebny, jest potrzebny i kolejne funkcjonalności do tego systemu są niezbędne. Jest to narzędzie analityczne do analizy ryzyka. Tam właśnie między innymi trafiają dane ze zgłoszeń celnych, można wychwycić odchylenia niestandardowe, robić przeróżne zastrzeżenia itd., itd., więc z całą pewnością tak. Natomiast czy mógł ten system funkcjonować wcześniej? Myślę, że w takim zakresie, jaki był założony, mógłby funkcjonować tylko wtedy, kiedy byłoby pełne finansowanie tych zamiarów, a tego nie było. W związku z tym do tego czasu posiłkowaliśmy się systemami typu InterDB,
który był odpowiednikiem wcześniejszym ZISAR-a, też do służącym. A w którym roku według pana wiedzy on już, że tak powiem, był do wprowadzenia, jakby nie ta przeszkoda ze sfinansowaniem? Nie umiem powiedzieć, dlatego że ten system był zarządzany przez zespół projektowy i kierownika projektu poza moim departamentem i nie chciałbym oceniać czegoś, czego nie, za co nie odpowiadałem. Czy znane było zjawisko, jak państwo próbowaliście śledzić, śledziliście transakcje związane z powstawaniem pewnego łańcucha wyłudzeń? Po drodze też zdarzało się, że gdzieś, jeśli chodzi o transakcje czy finansowanie transakcji, pojawiła się transakcja do tak zwanych rajów podatkowych. No i to jakby ten etap śledzenia całego ciągu zdarzeń przerywało. Czy zjawisko było jakoś tam znane, monitorowane i czy były jakieś pomysły, żeby znaleźć jakąś odpowiednią metodę? Podejrzewam, że tak, natomiast nie było to we właściwości naszego departamentu i na pewno w naszym departamencie wprost takich analiz dotyczących całego łańcucha wyłudzeń podatkowych nie prowadziliśmy. Dziękuję panu posłowi. W związku z tym, że nie ma więcej pytań, pytam się, czy jeszcze pan wezwany Tomasz Michalak chciałby zabrać głos? Chciałbym podziękować komisji za możliwość spotkania i przedstawienia szeregu wyjaśnień. Z podziwem docenić państwa dociekliwość i nawigowanie wśród takiej liczby dokumentów, którymi dysponujemy. Sprawa nie jest łatwa. I na koniec raz jeszcze zapewnić, że jeśli chodzi o zarówno stosowanie artykułu 33a, jak i procedurę 42, a w szczególności jeśli chodzi o procedurę 42, ponieważ już na samym początku identyfikowaliśmy potencjalne ryzyka z tym związane, zarówno stosowanie 33a, a w szczególności 42 było dosyć mocno ograniczane i kontrolowane, monitorowane, nadzorowane. Przy czym, tak jak wspominałem, tą równowagę między ułatwieniami dla podmiotów a kontrolą podmiotów staraliśmy się zapewnić w szczególności poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne, którymi dysponuje służba celna i udostępnia ich wyniki także dla pionu skarbowego. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. No, spotkanie specyficzne, bo wzywamy pana na przesłuchanie, więc dobrze, że pan to tak odebrał. W związku z tym, że nie widzę więcej zgłoszeń, to informuję pana, że po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym zostanie, będzie mógł pan podpisać. Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Dziękuję świadkowi za przybycie. Ponieważ wyczerpaliśmy cały porządek dzienny, zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję bardzo.